autor 4 książek na temat zagrożeń duchowych i okultyzmu. Od ponad 10 lat pełni posługę pomocy ludziom zniewolonym i dręczonym przez złe duchy. Na podstawie zdobytego doświadczenia wygłosił wiele prelekcji na temat zagrożeń duchowych. Grzegorz Bacik. Witam bardzo serdecznie. Szczęść Boże. Wspomniał Pan, że wiele lat współpracował z ojcem Józefem Witko. Jesienią 2018 roku publicznie wycofał się Pan z tej współpracy. Jakie były przyczyny takiej decyzji? Współpraca trwała, tu wspomnieliśmy wcześniej, bardzo długo i ta współpraca, no, można powiedzieć, przyniosła bardzo dobre owoce. Przynosiła, dlatego że miejsce, w którym jestem teraz, może nie teraz, ale jeszcze pół roku temu, w pewnym sensie zawdzięczam jakby też również jego obecności. Natomiast jego, że tak powiem, nauka, którą w jakiś sposób odbierałem przez te lata, też sprawiła, że stwierdziłem, że ja muszę również sam logicznie myśleć. Czyli słuchać również głosu swojego sumienia. I w momencie, kiedy zauważyłem, że ta nauka zaczyna stawać się coraz bardziej, czy iść coraz bardziej w kierunku protestantyzmu, kiedy pojawiają się elementy w tej nauce bardzo upodabniające nas do protestantów, kiedy mówi się o różnych elementach, które nawet nie mają, że tak powiem, odniesienia nawet do protestantyzmu. Pokazał się film ostatnio w internecie, ktoś wyprodukował film, kiedy jest pokazany, jak ojciec Józef mówi o tym, że nie mamy do końca tak naprawdę, nie jest dobrą modlitwą, jeżeli mówimy bądź wola Twoja. Czyli nie do końca mamy się opierać na woli Bożej, że nasza wola jest być może ważniejsza, jeżeli szukamy uzdrowienia, bo Pan Bóg nas musi uzdrowić, tak można z tego wywnioskować. Mamy prosić, aż nas uzdrowi, kiedy nie zwraca uwagi na, no właśnie na wolę Bożą, na to, że cierpienie może być czymś, co nas prowadzi do zbawienia. Już pomijam tam elementy, kiedy mówię o pamięci wody, kiedy powołuję się na jakiegoś japońskiego naukowca, którego no, udało mi się poznać, nie osobiście, ale w internecie. I to jest naukowiec, który tak naprawdę jest pisarzem, który nie ma nic wspólnego z nauką, ale który tak naprawdę zajmuje się homeopatią, ma tytuł naukowy wystawiony przez uczelnię, która jest uczelnią holistyczną, w której się promuje homeopatię, promuje się aromaterapię, różne inne metody New Age. I opiera się na wiedzy tego człowieka, mówiąc o pamięci wody. I wiele innych rzeczy, które również w tym filmie gdzieś tam zostały pokazane, wychwycone, które są tylko taką małą cząsteczką z tego, co zaczęło się pokazywać w tej dobrej nauce, w tej dobrej, która była. Zaczęło się właśnie pokazywać coraz więcej elementów protestantyzmu. Można było to przeczekać jeszcze. Liczyć na to, że powiedzmy jest to jakieś chwilowe zawirowanie, chwilowy nurt, który się pojawia, choć coraz więcej książek się pokazywało, promowanych również właśnie przez ojca Józefa, książek związanych no, z protestantyzmem. Książki, które często posiadały imprimatur, również władz kościelnych naszych, ale to nie oznacza, że to są książki, które są wykładnią dla katolika, którym katolik się powinien posługiwać. W tych książkach na pewno właśnie nie znajdziemy niczego na temat Matki Bożej. Nie znajdziemy za bardzo tam elementów związanych z sakramentami, sakramentem pokuty, z cierpieniem właśnie, z Eucharystią. Człowiek ukształtowany duchowo, powiedzmy, że może takie książki czytać. Natomiast człowiek, który wchodzi na drogę nawrócenia na przykład, zresztą ja miałem taką sytuację, osoba, która wchodziła na drogę nawrócenia, osoba, która była bardzo mocno zniewolona, poprosiła mnie o te książki, znalazła w internecie. Ja te książki jej sprezentowałem, po czym z wielkimi przeprosinami ta osoba po tygodniu mówi, ale ja ci te książki muszę oddać. Pytam, dlaczego? Ja nie miałem pojęcia, ich po prostu nie czytałem. Ona mówi, przecież to są książki protestanckie. Ja to czytam, ja tu widzę inny Kościół. Osoba, która się nawraca, potrafiła to zauważyć, na szczęście. Ile osób nie miało tego szczęścia, nie zauważyło tego, co jest promowane, co jest wprowadzane. To jest ten jeden element. Natomiast drugi, taki bardzo, bardzo już mocny, który się pojawił później, to właśnie fascynacja, bym to nazwał. Nie wiem, czy fascynacja, zaślepienie. Niektórzy egzorcyści nazwali to jeszcze inaczej. Nie chciałbym tego powtarzać, jak to nazywali, ale właśnie Marcinem Zielińskim. Tym,
tą jego posługą, tym, co on robi. Jaka jest to posługa, no to nie będziemy może na ten temat za bardzo dyskutować, bo jest film, wasz film, który się pokazał w internecie, nie tylko wasz, różne inne wcześniejsze filmy, które no, dla człowieka myślącego trzeźwo, mającego trzeźwy umysł, pokazują wyraźnie, no, mamy do czynienia z poważnym zwiedzeniem. Jeżeli jest tam inspiracja Toronto Blessing, jeżeli są tam elementy z Toronto Blessing, jest odwoływanie się do Toronto, jeżeli mówimy o ludziach, którzy tam jeździli, którzy tam się inspirowali, którzy tam doświadczali namaszczenia, oni będą mówić, że nie było namaszczenia. Było namaszczenie. I tutaj nie będziemy się spierać, bo my dobrze wiemy, że ono było. Jeżeli takich ludzi się promuje, popiera za wszelką cenę, nie wiadomo w imię czego i czyich interesów, prawda? No to w takiej sytuacji nie było innego wyjścia, jak wycofać się. Dlaczego wycofać? Można by było prowadzić dalej swoją działalność, ale moja działalność była połączona ściśle z działalnością mojego Józefa. To on był tym, nazwijmy to, guru w przenośni, który prowadził rekolekcje. Ja taki dodatek do tych rekolekcji, który mówi na temat zagrożeń duchowych, ale właśnie to, o czym ja mówiłem, to była mowa na temat zagrożeń duchowych. Zagrożenia duchowe to nie jest tylko okultyzm, to nie jest tylko magia. Choć nawet gdyby to było tylko to, no to co, z czym się spotykamy w Toronto, no to przecież to jest magia. To jest, możemy powiedzieć, to jest okultyzm, to jest bałwochwalstwo. Czyli ja w tym momencie, jeżdżąc nadal z ojcem Józefem, musiałbym na temat tych zagrożeń również mówić. Dlaczego? Dlatego, że zaczęli się pokazywać ludzie. Przychodzą i pytają, proszę pana, jak to jest? Wy współpracujecie razem. Ojciec Józef popiera Marcina Zielińskiego. My uważamy, że jest to bardzo złe. Czy pan również się z tym zgadza? Ja mówię, nie. To dlaczego pan tego publicznie nie powie? Więc ja wtedy im zadaję pytanie, jak będą wyglądały rekolekcje, które prowadzi ojciec Józef, a jestem w pewnym sensie jego gościem, kiedy ja na tych rekolekcjach wychodzę z mikrofonu i mówię, słuchajcie, to, co robi ojciec Józef, nie jest do końca dobre. No byłoby to niepoważne. Więc w tym momencie było najlepiej zwinąć cały interes i po prostu się wycofać. Żeby nie wprowadzać zamętu, no, ludzie dostali możliwość wyboru, możliwość ocenienia tego, czym to jest. Pokazał się, tak powiedziałem, wasz film, wiele też różnych innych publikacji na ten temat. Każdy ma możliwość wyboru. Natomiast byłoby taką schizofrenią, gdybyśmy występowali razem. On mówił swoje rzeczy, a ja w międzyczasie bym wskazywał, że to, co on popiera, jest złe. Więc to byłoby niepoważne. Natomiast gdybym ja miał milczeć i nie mówić na ten temat, żeby nie wprowadzać tego rozdźwięku, no to sumienie by mi na to nie pozwoliło. Dlatego, że ja tutaj odwołam się do Księgi Ezechiela. Często się pojawiają zresztą takie argumenty i wiem, że po tym filmie pokażą się wielkie argumenty, wielkie ataki i oburzenia, jak mogłem, prawda, na ten temat mówić po tylu latach. W Księdze Ezechiela Pan Bóg mówi tak. Synu człowieczy, jeżeli przychodzi śmierć, oczywiście w skrócie to mówię, skracam ten fragment. Jeżeli nadchodzi śmierć na drugiego człowieka i ty widzisz tą śmierć nadchodzącą, to zło. I przestrzeżesz go, ostrzeżesz go przed nadchodzącą śmiercią, tym złem, i on cię posłucha, uratuje swoje życie. Jeżeli będziesz go przestrzegał, on cię nie posłucha, to on zginie z powodu własnego grzechu, ale ty uratujesz duszę. Jeżeli ty go nie będziesz przestrzegał, on umrze z powodu własnego grzechu, ale ciebie obarczę winą za jego śmierć. Więc w tym momencie i ja, i tak samo wy. Jeżeli mamy wiedzę na temat jakiegoś zła, które ma gdzieś miejsce, dzieje się wokół nas, na przykład właśnie, powiedzmy, w kościele, to mamy obowiązek na ten temat mówić. To nie jest mowa nienawiści, jak niektórzy mówią. To nie są ataki. Jeżeli mamy przekonanie, że to, co dzieje się, dzieje z drugiej strony. Coś, co ktoś robi, jest złe. Jeżeli sumienie mi mówi, że jest to złe, to ja mam obowiązek o tym mówić. Nie mogę tego mówić z nienawiścią do tego człowieka, ze złością. W moim sercu powinno być pragnienie, żeby ten człowiek się zmienił, żeby on się nawrócił, żeby on po prostu został zbawiony. Czyli to napominanie nie może być połączone w żaden sposób z nienawiścią, ale ono musi być na tyle mocne, na tyle wyraziste, żeby ten człowiek dokonał zmiany. Mało tego, żeby ludzie, którzy korzystają z posługi takiej osoby, która gdzieś prowadzi to zwiedzenie, żeby ci ludzie mieli możliwość wyboru.
żeby mogli wybrać, co jest dobre, co jest złe. Tak jak mówi Bóg w księdze Ezechiela, jeżeli znasz zło, które nadchodzi, znasz to niebezpieczeństwo, widzisz je, nie mówisz na ten temat, obarczę ciebie odpowiedzialnością za śmierć grzesznika. Grzesznik umrze z powodu własnych grzechów, ale ciebie obarczę odpowiedzialnością za jego śmierć. I to są słowa, które są kierowane do mnie, do was, ale to są słowa, które są kierowane do przełożonych, zakonnych, do biskupów, do kapłanów, którzy niestety siedzą i milczą. Oni będą odpowiadać za śmierć tych ludzi, duchową śmierć, którzy rzeczywiście są zwiedzeni, którzy pójdą w złym kierunku. I to jest moja odpowiedź, dlaczego na ten temat zgodziłem się w ogóle rozmawiać z wami. Uczestniczył pan w bardzo wielu spotkaniach z ojcem Józefem Witko. W kilku nagraniach, których słuchałam, była mowa o uzdrowieniu kobiety z raka i jednym cudownym uzdrowieniu kobiety, która miała pokrzywione palce. Czy te uzdrowienia zostały faktycznie potwierdzone medycznie? Czy może jakiś był inny finał tych historii? Ponieważ doszły mi słuchy, nie wiem na ile one są prawdziwe, że kobieta chora na raka niestety już nie żyje, a jej grób znajduje się w Ameryce. Niestety to są takie przykre elementy tej posługi, tej działalności, gdzie widzi się wiele rzeczy. Ciężko nawet mówić na temat takich świadectw, dlatego że jedną i drugą osobę osobiście znałem. I powiem tylko tyle, że to, o czym pani mówi, jest prawdą. Czy na spotkaniach z ojcem Józefem Witko zdarzało się, żeby występowały podobne zjawiska bądź manifestacje, jakie występują w ruchu Toronto Blessing? Znaczy powiem tak, jakie zjawiska w ruchu Toronto Blessing występują, które możemy zobaczyć, to wiemy, jak one wyglądają. Czy podobne zjawiska były na spotkaniach z ojcem, na przykład Józefem Witko? No były. Pytanie, czy było to odbierane jako działanie Ducha Świętego? No ja mam nadzieję, że nie. Jakoś nie miałem akurat może okazji porozmawiać z nim na ten temat, czy on uważa, że to Duch Święty działa, ale natomiast takie zjawiska miały miejsce. Tam, gdzie było ujawnienie się obecności złego ducha, manifestacje, to można powiedzieć, było bardzo jasne. Ale pojawiały się takie niepokojące zjawiska, bardzo podobne właśnie do tego, co miało miejsce w Toronto, co miało miejsce na Stadionie Narodowym u Marcina Zielińskiego. Te dzikie śmiechy. To się stawało dla mnie już coraz bardziej nienormalne, kiedy następowało to tchnienie najczęściej, czyli to dmuchnięcie w ten mikrofon, bo ja tego nie nazywam tchnieniem, bo tchnienie jest to akurat gest w kościele bardzo, bardzo znany i stary i tutaj w żaden sposób nie można go podważać i ośmieszać. Natomiast często to dmuchanie w ten mikrofon to sprawiało wrażenie takiego modulowanego śpiewu, żeby tu ludzie wiedzieli, ono w jaki sposób aktywniało ludzi. I to, co później się często działo, szczególnie na halach sportowych, ale i w kościołach, to już przechodziło takie normalne formy zachowania, śmiechy, po prostu spazmatyczne śmiechy. Jedna trzecia czy dwie trzecie hali potrafiło się śmiać. Kapłan na to nie reaguje, wręcz reaguje na to radością. No to nie jest normalne. Jeżeli weźmiemy choćby instrukcję na temat modlitwy o uzdrowienie, wydanej przez Kongregację Wiary, bodajże nie pamiętam, księdza kardynała Ratzingera w 2000 bodajże roku, prawda, na temat modlitwy o uzdrowienie kierowanej do Pana Boga. Tam jest wiele elementów bardzo ważnych, które warto przytaczać i pokazywać i porównywać z tym, co dzisiaj się dzieje. Zresztą to biskup Czaja nawiązał do tego w bardzo mądry sposób. Ale jest tam również napisane, że kapłani i biskupi mają zadbać o to, żeby w czasie takich nabożeństw i spotkań nie dochodziło do nienormalnych czy nawet jakichś niepoważnych zachowań, czyli tarzania się, krzyków, śmiechów. Ma być po prostu pewna dyscyplina, która nie dopuszcza do takich zachowań, które na pewno nie są działaniem Ducha Świętego. Są ogłaszane liczne uzdrowienia. Spotkałam się ze zjawiskami takimi, że faktycznie uzdrowienie miało miejsce u danej osoby. Być może był to na ten moment efekt placebo, bądź faktycznie ta choroba ustąpiła. Jednakże to było na bardzo krótki czas. Zdarzało się po prostu, że ta choroba po prostu wracała, albo tak naprawdę wcale tego uzdrowienia nie było. I jak przyglądałam się bliżej temu zjawisku, to zjawisko ma znamiona cudu okultystycznego, który występuje również bardzo często w homeopatii, czyli choroba znika,
i przenosi się na przykład w inne miejsce, bądź też przenosi się duchowo, co najczęściej właśnie występuje. Jakby Pan się odniósł do tych różnych przypadków uzdrowień, pseudo-uzdrowień, które mógł Pan zaobserwować podczas swojej posługi z ojcem Józefem Witko? W pierwszej kolejności musimy powiedzieć, że tak, nie możemy Panu odebrać, Panu Bogu, prawa do uzdrowienia człowieka, prawda? Czy uzdrowienie zawsze może być miejsce, nawet można powiedzieć w najśmieszniejszym miejscu. Pan Bóg może dokonać tego, jak chce, kiedy chce, prawda? Natomiast jeżeli mówimy o cudzie okultystycznym, czyli tam, gdzie działalność człowieka tak naprawdę nie jest związana z Panem Bogiem, tylko właśnie związana z okultyzmem i nie mówimy o okultyzmie tylko na zasadzie bioenergoterapii, reiki, tylko właśnie tych innych używania darów, które nie pochodzą od Pana Boga, tak powiedzmy ogólnie, prawda? I nagle następują uzdrowienia. Ktoś mówi, ale przecież nastąpiła zmiana. Świadectwa wielu osób, które mówią, nastąpiło uzdrowienie. Nastąpiło uzdrowienie. Po tygodniu ta ręka z powrotem zaczęła pięciokrotnie bardziej boleć. Inna osoba mówi, to uzdrowienie jest trwałe. Trwało pół roku, rok. Wróciło wszystko z powrotem. Oczywiście ktoś powie, no tak, Pan Bóg uzdrawia, ale człowieka nie zniewala, no człowiek może z powrotem się rozchorować, bo będzie, nie wiem, jadł zatrute grzyby, no to wiadomo, że nawet i umrze z tego powodu. Ale cud okultystyczny polega na tym, czy działanie złego ducha polega na tym, że daje, tak jak potrafi dawać symptomy choroby, której nie ma, ale symptomy choroby są, tak samo potrafi dawać symptomy zdrowia. I z tym się też bardzo często można spotkać, że na przykład człowiek, który ma, nie wiem, chorą wątrobę, która go, nie wiem, czy wątroba może boleć, jak pewnie boli, jak jest chora, prawda? Diabeł może bardzo chętnie nawet może to spowodować, sprawić, że ta wątroba przestanie go boleć. Człowiek powie, jestem uzdrowiony, umrze na tą chorobę, bo ona nadal jest chora, prawda? Mało tego, cierpienie, choroba może być, bardzo często jest czymś, co jest dopuszczone przez Pana Boga, żeby nam po prostu skrócić czyściec choćby nawet, prawda? Bo cierpienie może nam pomóc jakby w skróceniu tego czasu czyśćcowego. Diabeł, jeżeli widzi, że jest coś takiego, to on powie tak, to okej, to ja to cierpienie ściągnę z Ciebie, jak Ty bardzo chcesz. Ja nie będę pracował na skrócenie Twojego czyśćca, na przyspieszenie zbawienia. Zrobię wszystko, żeby Cię tego pozbawić. Czyli diabeł potrafi to zrobić, natomiast nigdy nie zrobi tego dla człowieka po to, żeby człowiekowi się lepiej żyło. Jeżeli ma się człowiekowi żyć lepiej, to zawsze w taki sposób, który będzie go prowadził do zniszczenia, do potępienia. Tak jak mówił święty właśnie Alfons Maria de Liguori. Pan Bóg chce nam dawać wszystkie dary, o które poprosimy. I tak często słyszymy od tych tak zwanych charyzmatyków. Pan Jezus wszystkich chce uzdrawiać. Wszystkich uzdrawia, bez wyjątku. Wszystkich. Święty Liguori mówi nie. Pan Jezus, Pan Bóg chce dawać nam wszystkie dary, ale duchowe. Te dary, które nas prowadzą do zbawienia. I mówi, dary doczesne również. Zdrowie jest darem doczesnym, z którym no, nie zostaniemy na zawsze, bo i tak umrzemy. Więc jest to dar doczesny. I mówi, Pan Bóg również chce zdrowia człowieka, pragnie dobra człowieka i da mu te dary doczesne, jeżeli go mają doprowadzić do zbawienia. Natomiast jeżeli my żądamy darów tego zdrowia na przykład, nie mając wcale na uwadze woli Bożej, nie mając na uwadze naszego zbawienia, tylko po prostu, bo my chcemy, tak mamy dziecko, bo ja chcę loda i koniec. Możemy mu tłumaczyć, że jest, nie wiem, za zimno, że masz chore gardło, ale po prostu ono chce. Tak się często my zachowujemy wobec Pana Boga. Ja to po prostu chcę dostać. I tak jak mówiłem o tych darach, które, o tych jednoczeniu się z demonami, prawda, wcześniej w naszej rozmowie. Jeżeli demony widzą to, że człowiek przez 5 lat marzy o tym, żeby mieć te dary, i on tylko o tym marzy, to może tak się stać, że to marzenie staje się pewnego rodzaju obsesją. Obsesją, która wyłącza rozum, a rozum jest czymś, co pozwala nam logicznie myśleć i zauważać nadchodzące niebezpieczeństwo. I wtedy zły duch może wejść w relację z tym człowiekiem, jeżeli wyłączy po prostu jego myślenie. Stworzy w nim tylko pragnienia, pragnienie posługi, pragnienie działania. Pojawią się dary. Człowiek zaczyna uzdrawiać, prawda? Widzi te uzdrowienia. Pytanie, skąd te uzdrowienia podchodzą? Bo tak powiedzieliśmy tutaj, zły duch daje symptomy uzdrowienia. One mogą zniknąć, te problemy, które były. Pojawią się problemy inne, ale przede wszystkim zawsze się będą pojawiały problemy natury duchowej. Czyli
Można powiedzieć, że choroba jakby zanika, my jej nie zauważamy. Nie ma możliwości, żeby zły duch zabrał człowiekowi chorobę i nic w zamian za to złego nie zaoferował, nie dał.